Uwaga! Drogie, cudowne, ukochane, umiłowane pochwiczanki, dzisiaj jest 24 grudnia 2020 roku, właśnie zachodzi słońce, za chwilę się pojawi pierwsza gwiazdka, a ja już mówię do was ludzkim głosem. Informuję was, drogie, ukochane, cudowne, wspaniałe pochwiczanki, nie istnieje jeden rodzaj seksu, nie to, że tego seksu może być więcej lub mniej, nie ma czegoś takiego jak jeden seks, to są dwa zupełnie przeciwne uczucia, jedno uczucie wiążące się z seksem jest piękne, drugie uczucie wiążące się z seksem jest przerażająco negatywne, nie da się przeżyć cudownego seksu, korzystając z negatywnych emocji. Czyli jeżeli korzystasz z czegoś takiego, co się nazywa lęk, boisz się seksu, to nie ma takiej możliwości, żebyś przeżyła cokolwiek pozytywnego. Nie jest to możliwe, żeby przeżyć cudowny seks, potrzebna jest odwaga. Żeby tą odwagę zdobyć, potrzebna jest radość, potrzebna jest przyjemność. I drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, wybijcie sobie z waszych prześlicznych główek, że wystarczy obniżyć poziom lęku. Nie wystarczy obniżyć poziomu lęku. Trzeba wyobrazić sobie, że ten seks to jest coś niezwykle pięknego. To jest możliwość połączenia się z drugim człowiekiem w jedność nie tylko dusz, ale tak samo jedność ciał. No. I ja bym bardzo chciał, żebyście wreszcie to zrozumiały. Mówię do was ludzkim głosem. Życzę wam, drogie, ukochane, umiłowane, cudowne pochwiczanki, cieszcie się, po prostu zacznijcie się cieszyć, radować i wyobrażać sobie ten seks jako coś tak wspaniałego, jak chociażby huśtawka. Jak coś takiego fajnego, jak huśtawka.